A co pan potrzebuje? No, ja potrzebuję dużego penisa. Otwiera ta walizka i mówi do goju, no, no proszę pana, z butelką nie może, ale z tego tak. A on taki czerwony, a to nie moje, to nie moje. Ja pytam, ale tu jest wesela Jorge? I on, dawaj, dawaj, szybko, szybko. Kurwa, Mikel, to nie ma, nie jest Jorge. Po futraka po raz kolejny przyjechała do Barcelony. A jak do Barcelony, to tylko Zoszy. Wiadomo. Oczywiście, przyjechaliśmy na meczyk Barcelona Atletico, który czeka nas w najbliższą niedzielę, ale zanim wybierzemy się na ten meczyk, to mamy parę rzeczy do zrobienia. Tak, parę niespodzianek, między innymi spotkanie, tak na dobry początek, z naszym ulubionym Hiszpanem z Gliwic. Który cały czas pamięta doskonale język polski i opowiada w sposób niezwykle atrakcyjny i kwiecisty. Także serdecznie zapraszamy na odcinek z Gerardem Badiou. Słuchajcie, w Barcelonie spotkaliśmy znajomą twarz, człowieka, który jest ambasadorem polskiej piłki w Hiszpanii, także ambasadorem Piasta Gliwice, można powiedzieć. Gerard Badia jest naszym gościem, witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Gerard, my uciekamy przed zimną pogodą w Polsce do Hiszpanii, a ty uciekasz z Hiszpanii do Polski. Po co i dlaczego? Bo Polska mój drugi kraj, no, i w Gliwicach jest mój drugi dom. Nie wiem, ja lubię tam na jakiś czas przyjechać tam do Gliwic, spotkać się z kolegami, czuć ta piękna pogoda. Nie wiem, bardzo, bardzo lubię. Niedawno tym byłem sam. Teraz, dzisiaj jedziemy z rodziną na 6 dni na wakacje. Na wakacje. Tak, na wakacje do Gliwic. Na ferie do Gliwic. Dokładnie. Tam spędzaliśmy najlepsze czasy w moje życie. I cały czas masz kontakt z piłkarzami też Piasta Gliwicy, rozumiem? Tak, mam kontakt. Ale nie tylko z piłkarzami, jak udało nam się ustalić. Tak, też... ja mam kontakt z piłkarzami, mam kontakt ze znajomymi. Nie wiem, codziennie, co cały czas na Instagram, na Twitterze patrzę, co się dzieje z Piasta Gliwicy, z Ekstraklasą. Także z polskimi celebrytami, jak okazuje się, Gerard wie więcej na ich temat niż my. No bo, nie wiem, dobra, to też jest dla mnie fajne, bo jak obserwuję celebryty, polskie celebryty, potem nie zapomnę język. No jasne. Bo jak, no jak zobaczysz z Instagram historię i tak dalej, no to cały czas słucham po polsku. Rozumiem, że oprócz tego, że na pewno z zapartym tchem śledzisz poczynania zespołu w La Lidze, to jeszcze nie było takiego weekendu, w którym nie obejrzałbyś meczu Piasta Gliwice. Nie wszystkie. Jak mam czas, oczywiście oglądam, ale też mam ci powiedzieć tak, że jak skończyłem grać w piłkę, miałem taki okres, powoli ten okres się skończy. Było bardzo trudne, że nie mogłem oglądać mecze, nie mogłem patrzeć w ogóle na telefon. Ciężko mi było oglądać nawet mecze w Barcelona, La Liga. Czyli trudno ci było zaakceptować fakt, że już skończyłeś tak, karierę? Tak, bardzo trudno, bardzo trudno. Nie wiem, czy dotykałem może no, depresja. Nie chciałem w ogóle, nie wiem, patrzeć na telefon, na Instagram, bo jak otwierałem Instagram, od razu, nie wiem, kolegów Piasta, kolegów Ekstraklasy, mecze, gole. Ja, brakowało tego. Brakowało mi strasznie i ciężko mi było akceptować moje nowe życie. Mimo to, że miałem wszystko. Zdrowia, mieszkasz przeciwko plaży, masz pracę, są pieniądze, rodzina, znajomi blisko. Ale ja nie byłem zadowolony. I to mi... Pamiętam, jak na początek zrobiliśmy mecze w Madrycie, tutaj w Barcelona. Robiliśmy ten program Ola La Liga. Dla mnie to był mega ciężki okres. Jak byłem z wami tutaj na mecz, był świetny. Potem wracałem w domu i moja głowa była kaput. Naprawdę. I ty, wesoły człowiek, nagle byłeś smutny po prostu. Dokładnie. I to są problemy, które... Masz dwie faze. No, jak jesteś przed kamerą, musisz być uśmiechnięty. Jak jestem z wami, też byłem uśmiechnięty, bo po co ja mam dać słaba energia dla was? To nie jest wasza wina. Ale potem wracasz z domu i jesteś zły człowiek, jesteś smutny, nie jesteś zadowolony z żoną, z dziećmi, z rodziną. I rozmawiałem z tobą, rozmawiałem z Tomek też i mówiłem, potrzebuję przerwa. Bo dla mnie to kosztuje mi zdrowia.
te fakty, że musiałem oglądać mecze Barcelona i potem komentować, to mi zrobił taka presja w środku, które nie mogłem po prostu iść do przodu i patrzeć do przodu. Ja naprawdę było bardzo trudny okres dla mnie. No właśnie, czekaj, chciałem też nawiązać do tych miłych czasów, twoich piłkarskich czasów w Gliwicach, bo trochę się zakochałeś w tym mieście, ale kiedy trafiłeś tam 10 lat temu, jako Hiszpan, nie znający języka, w ogóle nie znający kultury, to jakie były twoje pierwsze wrażenia? Jak się odnalazłeś w tej szatni Piasta Gliwicy? Na początek było bardzo trudne. Mhm. Bardzo trudne i dla mnie, ja przeszedłem moją karierę, zawsze byłem siadnią, hiszpańska siadnia. Mhm. Wesołe, muzyka. A tutaj raczej smutni ludzie. Nie wiem, taki żarty. Ja byłem człowiek, który cały czas żartował. Mm-hmm. Opowiadałem dużo historii, śmieszne historie, wszyscy słuchali. Mm-hmm. No i zawsze była atmosfera. I nagle przyjeżdżę tam do siadnia, polska siadnia i pierwsze, kurde, ja nie umiem rozmawiać po polsku, ani po angielsku. Mm-hmm. Też widziałem ta siadnia, taka zimna siadnia. Mm-hmm. I nie wiem, ja mówię, dobra, to trzeba coś zrobić, no, i żeby rozmawiać, żeby być śmieszny, żeby poznać ludzi. Jedyne, co musiałem robić, jest uczyć się polski język. Bo jak nie umiesz rozmawiać po polsku, jak mam rozmawiać albo poznać jakieś inne osoby, no. Ale początek był naprawdę trudny, bo pamiętam pierwszy tydzień, zaznałem po treningu w hotelu, koło pierwsza, obudziłem się i kurde, już jest ciemno. No. Ile godziny ja spałem, patrzę i było, nie wiem, 15:30. I to nienormalne. I to wiesz, dla mnie to było bardzo, bardzo trudne, jeszcze do tego bardzo zimno. Dobrze, że był na początek ten Carles Martinez i Robin Jurado. Mhm. Mieszkaliśmy w trójkę w hotelu. Ten hotel naprawdę, dobrze, że nie te ściany, tak, ściany nie rozmawiają, nie rozmawiają, bo nic nie mówią, bo naprawdę ten hotel to było tak jak Big Brother, fajne, bardzo, bardzo fajne, ale nasze życie było bardzo proste, trening, hotel, stacja benzynowa, kawa i na taki forum jest takie centrum handlowe. I hotelu. No i ja pytałem do Rubena, Ruben, kurde, tutaj nie ma nic więcej w Gliwicach. On mi mówi, nie, to jest... Ja mówię, to nie wierzę. I tak rok później, czy półtorej rok później, kupiliśmy rowerze. I nagle mówię do Carlesa, dobra, jedziemy zobaczyć Gliwice, no, na rower. I nagle, kurde, jest rynek. I ja mówię do Rubena, ej, słuchaj, ty mi mówisz, że nic nie ma, jest rynek. Dobra, nie ma dużej restauracji, ale co zjeść? I nie wiem, w Gliwicy 10 lat temu było ok, ale teraz jest dużo, dużo lepsze. Mm-hmm. Teraz są dużo restauracje, jest miasto, które powoli idzie, tak idzie do przodu. Ale tak jak Ciebie słucham, to wydajesz mi się osobą o bardzo podobnym profilu, takim mentalnym, do Radka Murawskiego. Kiedy Wy tutaj złapaliście wspólny kontakt? Właśnie wtedy, kiedy nauczyłeś się polskiego? Tak, i Radek, ja bardzo go kocham. Mm-hmm. To jest naprawdę super gość. Łodziona też. Też trzeba gratulować. Ma... Teraz małe dziecko, no, chyba? No, kolejne, trzecie chyba już. No, nie wiem, Murasz bardzo mi pomagał w siadni, w moje życie w Gliwicy. Pamiętam, jak on, nie wiem, na początek mówiłem do niego, ej, słuchaj, jest mocniej niż ja. I mówiłem, ej, musisz rozmawiać po polsku dla mnie, bo chcę się uczyć. Jak będzie coś mówić źle, no to powiedz mi. Mm-hmm. I nie wiem, on bardzo mi pomagał w siadnia, na boisko. Złapaliśmy taki bardzo fajny kontakt. Ale też z nim miałem taka sytuacja, dla mnie niekomfortowa. Mm-hmm. To jest gość urodzony w Gliwice. Wszyscy go bardzo kochają tam w Gliwice. On był mój kapitan. Mm-hmm. Na początek mój pierwszy kapitan był Podgórski, a potem był Murasz. I nagle jest sezon, który zadzwonił do nas trener, Wdowczyk. I dobra, Gerard Murasz, przed sezonem. I wiesz, Murasz mój kolega. I trener mówi, Murasz, już nie jesteś kapitan, teraz kapitan będzie Gerard. I dla mnie, patrz, mam, czuję się tak, mm-hmm. no, niekomfortowa sytuacja. Ja nie wiem, wracałem do domu,
i miałem taki wyrzut sumienia. I dzwoniłem do niego i mówię, źle się czuję, bo ja nic nie robiłem, nie wiem, co mam robić, a on mi mówi, że spoko, wiesz, ten opaskę kapitana. Rozmawialiśmy tam kilka rzeczy, które nie mogę powiedzieć przed kamerą. A nie wiem, on mi zrobił wszystko bardzo łatwo. Super, super. I też jest bardzo pozytywny. Tak. Bardzo pozytywny, śmiesznie, cały czas żartuje. No i gość, który akceptuje też, jak robisz żart na niego, to jest bardzo... Ma dystans do siebie. No, ale jest bardzo ważne, kiedy jesteś i śmieszny i lubisz robić żarty, też akceptować, jak kogoś ci robi jakiś żart. No najlepszy zrobiliście chyba Denisowi Gojko, prawda? Kiedyś na lotnisku, ale to już znana historia. To była fajna historia, ale wiesz, wszyscy chyba wiedzą, jak to wyglądało, no ale najlepsza o ta historia jest, kiedy byłem, poszedłem tam kupić te wszystkie rzeczy. No wiesz, Gerard Badia, troszkę znany w Gliwic, otwiera drzwi tam do Shake Shop i taka pani, która tam pracowała, ja halo, no dzień dobry Gerard, ja to dzień dobry, a co pan potrzebuje? No, ja potrzebuję dużego penisa, a ona, no, i nawet, dobra, a tym wystarczy, ja no, może troszkę dłużej, no. Troszkę więcej. I ona, okej, okay, a ten? Ja mówię, dobra, ten jest dobry. A na kogo ma iść? Co? No, ona na pewno myślała, no, że ona będzie zadowolona, no, czy nie wiem, czy to ma w domu nie wystarczy. Nie wiem, co ona myślała w ogóle. Ja mówię, nie, to dla kolega. Ja mówię, jako, nie wiem, co to się będzie działo. I dobra, kupiłem taki dużego. Kupiłem jeszcze do tego stringa, kupiłem i mówię, dobra, i jeszcze daj mi takie filmy, no filmy. I pojechałem tam, bo to był przed wyjazd do Alicante albo do Turcji, nie pamiętam. I mówię, dobra, muszę coś robić. I pakowałem to wszystko w taka mała torba i razem ten dużego pakowałem butelkę woda, okay. bo wiesz, penisa może żyć na lodnisku, bez problemu. Tak, a faktycznie, ale z wodą cię nie przypuszczą. Z wodą nie przypuszczą. I pakowałem woda. Z penisem możesz przejść, ale... Tak jest. I, bo jest bardziej niebezpieczny woda niż do niego penisa. I pakowałem to wszystko razem. I mówiłem byłem w siadnie, mówię do Denisa Gojka, ej, słuchaj, ja wtedy już, chyba byłem kapitan, nie pamiętam, ale byłem, dla niego byłem tak dorosły. Starszy. Tak, ważna postać w szatni. Tak. Ja mówię, słuchaj, do Gojo, tutaj mam najważniejsze buty, które ja mam i nie śmieszę czy my na moja torba, no. Nie mam miejsca po prostu, ej, weź ty na twoja, bo ja nie mam miejsca i te buty potrzebuję. A on mówi, okej, nie ma problemu. Bum, i od razu tam do jego torby. I byliśmy tam na lotnisku, tam kolejka i nagle policja tam sprawdzają wszystkie walizki. I ja pierwszy Gojow, tak cztery człowiek przed ze mną. I ja tak się schowałem i nagle policja, no kogo jest ta, ta walizka? A on, no moje. No. I ta pani, bo było pani, otwiera ta walizka i mówi do Goju, ano, no proszę pana, z butelką nie może, ale z tego tak, a on taki czerwony, a to nie moje. A wszyscy się śmieliśmy, no bardzo, bardzo fajna, on, no obraził się troszeczkę, ale okej, ale takie jest życie, no. Takie żarty. Fajne. Jeden z lepszych, jakie słyszałem. I znam tę historię, ale ona by zawsze tak śmieszna. Możecie to robić, spróbujcie. Ja spróbuję to robić. Możecie to zrobić, bo jest fajne żarty. Słuchajcie, bo wspominki wspominkami, ale trzeba też pomówić o tym, co przed nami. A przed nami jest niedzielne spotkanie Barca z Atleti. No i jako, że podejrzewam, że już teraz śledzisz La Ligę, prawda? Oglądasz? No, oglądam. No więc właśnie, a kogo najprzyjemniej ci się ogląda? Czy to jest któryś z tych zespołów, o których mówimy, czy może Girona jest bardziej Girona twojemu sercu? Girona bardzo fajnie się ogląda, nie tylko bo jest w pierwszym miejscu, bo grają dobrze. Drugie, no, ale... Grają dobrze, też
miałem okazję też, żeby poznać trener Michel. Byłem z nim razem na wesela. A to nie było wesele Jorge Felixa? Nie. Potem ci powiem, co się stało wesela Jorge Felixa. A nie wiem, mam też, jest Aleix García. Aleix García, kapitan Girona, mam taka sytuacja też. Jak on przed Gironą, on grał w Rumunii chyba grał. I miał taka sytuacja, że... W Dynamie Bukareszt chyba. No. I nie grał, sytuacja... Nie płacili. I ja dzwoniłem do niego, bo już znam jego tata. Dzwoniłem najpierw do jego tata i dzwoniłem do Aleix i mówię, kurde, taki zawodnik, nie możesz być w Rumunii. Ja myślałem, dobra, ja znam ludzi w Polsce, ja myślałem, taki zawodnik, nie wiem, w Legia Warszawa, w Lech Poznan, no po co ma grać tam w Rumunii? A on, wiesz, on do mnie mi mówi, dobra, Gerard, ja nie, do Polski nie. On jest taki, no, taki charakter, taki, nie wiem, jak mogę powiedzieć. I on mi mówi, nie, bo Valencia, oni chcą mi podpisać Valencia i Girona. I ja mówię, a sorry. Czyli nie jest wyżej niż Polska. Tak, ja mówię, sorry, ja tylko chcę pomagać, bo jesteś teraz w Rumunii, ja nie wiem, gdzie ty będzie. No, tak. Ale dobra, jak chcesz, nie wiem, ja mogę ci pomagać, albo nie wiem, co najmniej pytać, czy ktoś jest zainteresowany dla ciebie. A tak się skończyło, no i potem podpisał z Gironą. Pracowali i teraz wiesz. Ale jesteś zaskoczony tym, jak Girona gra w tym sezonie? No tak, wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Ale nie wiem, jeden mecz może być przypadek, drugi mecz, przypadek, trzeci. No, ale teraz. Ale już... teraz, ej, to jest drużyna, która naprawdę dobrze, bardzo dobrze wygląda. Potem jest jeszcze jedna drużyna, która Atletico Madrid. Też fajnie się patrzy na jak oni grają. Zmienili trochę styl grania, sposób grania, prawda? Barcelona w niedzielę będzie miał bardzo trudne, bo wiesz, Griezmann teraz gra rewelacyjnie. Como Los Angeles, tak jak się mówi tutaj w Hiszpanii. Tak. Morata też, nie wiem, nie wszyscy, to jest drużyna, która naprawdę widzi, że ma jakąś ideę, no taki... I chciałbym też rozmawiać to samo o Barcelonie, ale sorry, ale teraz trudno. Trudno rozmawiać tak dobrze, jak rozmawiam o Atletico Madrid, nawet o Real Madrid. A właśnie wierzysz w ogóle w projekt Xaviego w Barcelonie? Wiesz, w Barcelona jest taka, że teraz, że okay, mają bardzo dobrych zawodników, młodych zawodników, ale jako kibic Barcelona, nie wiem, kiedyś był mecz Barcelona, godzina przed mecz, wszyscy byliśmy gotowi, dobra, przygotujemy piwo, frytki, to, bo za godzina jest mecz. Ekscytacja, dokładnie. Wszyscy się spotykali. Tak. I oglądałeś 90 minut, 90 kilka minut, tak, przed telewizorem. Przerwa w ogóle, te 15 minut było, dobra, kolejne piwo przygotujemy, bo szybko wracamy, bo zaczyna mecz. Teraz jest tak, że jest mecz, ale... Okej, o której jest mecz? 21. Dobra, jak odpali telewizor 21.15, nic się nie dzieje. I to jest... nie tylko ja mam ten problem, bo ja rozmawiam, mam dużo kolegów, którzy są naprawdę fanatycy Barcelona i też mają taki problem. A wierzysz w Roberta Lewandowskiego? Robert Lewandowski, no... no trzeba ufać, no, ten zawodnik, bo dużo pokazywał i wszyscy wiemy, jak dobrze jest. Ale też jest prawda, że życie jedzie do przodu i nie robisz to samo, jak masz 29, niż kiedy masz 34. Kiedy grał w Bayern Munich, on był matador. Wiesz, co to jest matador? Zabójca. On był w pole karne i wszyscy do środkowania i on bang. I do środkowania i bum, i tam był. A tu w Barcelona trzeba robić troszeczkę więcej rzeczy. I w Barcelona, jak ktoś robi jakiś błąd, bo nie umie przyjmować piłkę, od razu zaczyna. Wy jesteście na Camp Nou. Jak ktoś nie robi, robi taki mały błąd, to są małe błędy, które wszyscy zrobiliśmy. Tak, tak. Ale już zaczyna ten na stadion. I raz, i drugi, i trzeci. I jeszcze do tego nie strzelasz. Jeszcze kolejna rzecz, nie wiem, Lamine Yamal, który... Wszyscy teraz w Barcelona, dobra. Liczą przyszłość. A nagle Lewandowski jest zły. Pretensje, nie podaje mu ręki. To nie jest dobre dla jego strony.
Ale nie wiem, ja nie mogę krytykować taki zawodnik, bo pokazywał dużo. Nie chodzi o to, żebyś go krytykował. Bardziej pytanie brzmi, czy wierzysz w jeszcze kolejne sezony, w których on będzie w stanie się wykazać? Czy to, co najlepsze w Barcelonie, jest już za nim, twoim zdaniem? Też, ale nie wiem. Ja myślę, że jeszcze ma coś do pokazywania w Barcelona. Bo naprawdę nie tylko ma problem Robert Lewandowski, ma problem cała drużyna. Ja myślę, że jak ta drużyna znowu będzie pracować dobrze i wygrać mecze, Robert Lewandowski znowu będzie strzelać i wszyscy znowu będziemy bardzo zadowoleni. Ty mi też powiedziałeś ciekawą rzecz, że jeden z piłkarzy Barcelony to jest twój dobry znajomy, Oriol Romeu, bo mieszkaliście bardzo blisko siebie i cały czas macie gdzieś kontakt ze sobą. Tak, mamy kontakt, nie mamy też... Nie jest to kontakt, który cały czas, bo też nie jestem gość, który cały czas jestem tu na telefonie, ale z Oriol Romeu, on mieszka w tej samym miasto, niż Aleix García. I Oriol Romeu, wiesz, nigdy nie się spotkaliśmy, lata temu nigdy się spotkaliśmy tak fizycznie, ale się znaliśmy, bo mamy dużo kolegów. A nagle byliśmy na wakacje z Dziemą i spotkałem Oriol Romeu i byliśmy 3 dni razem. I to jest gość, który naprawdę ma stopę na ziemi. Fajnie, bo jest gość, który może rozmawiać o wszystko. To jest gość, który, nie wiem, siedzi z nim, nie wygląda jak piłkarz Barcelony. On jest gość, który jedzie na wakacje, plecak i jedzie do Wietnam. Nie do Dubaju, żeby poleżeć na basenie, tak? To skoro z Romeu można rozmawiać o wszystkim, to gdybyś miał taką możliwość sobie z nim pogadać i on by cię poprosił o radę, to na przykład powiedziałbyś mu: słuchaj, idź do innego klubu, do Barcy nie pasujesz, a w innym klubie będziesz gwiazdą. Wiesz, ale... Ja jestem tak, że mogłem z nim rozmawiać o ten temat. I on, ale on jest tak inteligentny. Że on to sam wie? Że on to sam wie. Okej. Okay. Ja jak pisałem do niego, mówię: ej, gratulacje, cieszę się mega, że jesteś... Teraz będę do niego kciuki trzymać. Że jesteś w Barcelona. A on mi mówi: żar, to jest... Dla mnie to jest... Wyróżnienie wielkie. No. I on mi mówił, będzie robić wszystko, bo tak. On mi mówił, będzie robił wszystko, żeby pokazać, że mogę grać w Barcelona. Ale to, co ci mówiłem, w Barcelona musisz robić prawie wszystko bardzo dobrze. Jego pozycja to jest taka, że kiedyś tam grał Sergio Busquets. Zastąpić Sergio Busquets nie jest łatwo. Jak Oriol Romeu jest taki zawodnik, że na przykład ja grał w Girona, no dla Girona to jest super zawodnik, bo jest duży zawodnik, walczy, ale w Barcelonie jest dużo miejsca. Musisz zdecydować bardzo szybko. I on jest tak, że jak musisz się obrócić, potrzebujesz dużo czasu, nie jest szybciej. Nie wiem, Barcelona ma prawie 70% posiadania piłka ma Barcelona, no to cały czas jesteś z piłką. A tak, i ta pozycja, chcemy mieć jakiś zawodnik, patrz, masz De Jonga. Jest różnica, kiedy na tę pozycję jest De Jonga, niż kiedy jest Oriol. Ale nie wiem, jak jest Barcelona, patrz, on jest Barcelona, ja jestem tutaj. Ja naprawdę nie mogę krytykować takich zawodników, bo są bardzo dobre, ale żeby grać w Barcelona, żeby grać w Real Madrid, żeby grać w Bayern Munich, Manchester City, musisz być najlepszy. Bo jak robisz mały błąd, już cię krytykują. I takie jest życie. No właśnie, to też możemy płynnie przejść do twojego dobrego kolegi z Piasta Gliwice, Jorge Felixa, który ma dla ciebie jedno akurat pytanie. Przypadkowo już ci je pokazuję. Zobaczymy, jak się do tego odniesiesz. Dzień dobry, Badia. Mamy jeden pytanie. ¿Es verdad que tienes dos hijas porque yo te salvé a una? Venga, un abrazo. ¿Qué ha pasado? Ay, ¿tú sí estás? Nie, byliśmy na wakacje na Formentera. I on był z Samantą, ja byłem z Gemma i z dziećmi. I kiedyś poszliśmy razem na kolację. I naprawdę to, co on robił dla Sofii, bo byliśmy na kolację, on siedział tu i Sofia obok niego. I Sofia była bardzo mała i było takie krzesło, taki wysoka. I nagle Sofia spadła tak do tyłu. Przechyliła się. Przechyliła. I on w tym moment, jedliśmy pizza wszyscy.
a on z pizzą na ręką, on wiedział, że moja córka spadła, a nie wiem jak to zrobił, tak szybko i złapał jej na... No tak Jezu, teraz ja mam gęsią skórkę. Złapał jej nogę. Na nogę. Za nogawkę. Za nogawkę, ale bardzo szybko. Żeby, tak brakowało, żeby ona się uderzała w głowę na ziemi. No dzięki jego, nie wiem. Refleks. Refleks, naprawdę. I zawsze się śmiemy, bo on zawsze mówi, że masz dwie córki, bo... bo dzięki mnie, bo gdyby nie ja, tylko jedna była być zdrowa. No. Ale widzisz, bohaterski czyn. No i miałeś opowiedzieć, co się wydarzyło takiego na weselu Jorge Felixa, na którym miałeś okazję być. To jest naprawdę prawda. Ja myślałem, że takie rzeczy tylko się zdarzają na filmy, ale to mi się zdarzało. Jorge mnie zaprosił na jego wesele w Lleida. I byliśmy w hotelu, on tak wynajmował taki pokoje w hotelu. I byliśmy Mikkel Kirkesow z żoną i bardzo małe dziecko. Joel Valencia z żoną, kiedyś dziewczyna. A Ziema i ja. I spaliśmy tam, w drugi dzień dwie autokarze przeciwko hotelu. I dobra, i Mikkel mi mówi, Gerard, jedziemy razem z twój samochód, bo jak nie wiem, będzie później, może my wracamy szybciej, bo małe dziecko. Ja mówię, okej, dobra, to bez problemu, to my jedziemy razem z mój samochód, a Joel mówił, dobra, to my jedziemy z autokarem. I Ziema mi mówiła już kilka dni temu, Gerard, musisz zapytać, gdzie jest dokładnie ta wesela. Ja mówię, okej, spoko, wszyscy jesteśmy tam w tej restauracji, ten hotel razem, to wszyscy będziemy iść. Trafimy. Ja pytam do tego gościa, do kierowca autokaru, dobra, gdzie jest ta wesela? Ja mi mówię, dobra, ta restauracja, to spoko, to dobra, ja mówię, dobra, to my jedziemy. Jedziemy tam, Ziema, Mikkel i Ida, i dziecko, jedziemy od razu tam. Jedziemy do tej restauracji i gość tam obok parking. Dobra, szybko jedziecie, bo szybko do parkingu. Ja pytam, ale tu jest wesela Jorge? I on, dawaj, szybko, bo kolejka samochodów. Dobra, parkowałem, wózek, dziecko, Ziema, tu wszystkie szpilki. Dobra, i taki duża restauracja, ogródek, wszystko przygotowane. Ja mówię do Mikkela, dobra, jedziemy. Poszliśmy tam, w środku, do ten ogródek. Dobra, jak jest piwo, to pijemy piwo. I ludzie zaczynali rozmawiać z nami. Cześć, skąd jesteście? Ten jest zdanie, my jesteśmy tu, stąd. Dobra, to pijemy. Ale fajnie, skąd znacie? Graliśmy razem w piłkę. Graliśmy razem i oni patrzyli na mnie. Dobra, grali razem w piłkę, to okej. I ja do Ziemy, co chcesz, wino? Dobra, pijecie wino. Tam przystawki już było, zaczynaliśmy je. Ale nagle przyjdzie kelner, dobra, zaczyna ceremonia. Bo to była ceremonia nie na kościoła, taka... Tak, cywilny. Dobra, to pójdziemy tam i kurde, ja patrzę cały czas, tu brakuje Joel. I Joel, kurde, ciężko nie widać Joela. Ja mówię, to nie ma Joela, to autokar nie przyjechał tu ten autokar, który Joel. I zaczyna tam ceremonia, wszystko to przygotowane, było bardzo gorąco, mówię do Ziemi, to weź ten... Wachlarz, bo jest bardzo gorąco. Dobra, to rezerwujemy te krzesło dla Joela i dla jego żony, bo ona była ksiądz. I tam czekamy, ja mówię do jakiś gość, czekaj, powiedz, że muszą się zatrzymać, bo jeszcze brakuje autokar. I on mi mówił, chyba jesteśmy wszyscy. Ja mówię, nie, bo brakuje mój kolega i mój kolega jest czarny i nie ma tutaj, bo nie widzi go. I ja tam patrzę, nie ma dziela. Idzie mało obok mnie, dobra. I Mikkel i Ida zaczynała karmić dziecko. I nagle muzyka zaczyna i gość zaczyna chodzić powoli z mamą. I taka muzyka, wszyscy tak... Patrz, ja nie widzę za bardzo dobrze, z daleka. I nagle, jak on był, 15 minut, mówi, kurwa Mikkel, ten nie jest Jorge Felix. I ona, gdzie masz bardzo, a tak kurwa na mnie. I ona,
Mówiłem ci, że muszę zapytać. I nagle patrz w telefon. 10, że nieodebrany od Joela. Dzwonię do Joela i mówię: Joel, hej, gdzie wy jesteście? Bo to dopiero to już zaczynało, a wy nie jesteście tu. Ja mówię: co, kurde, za 15 minut będziemy, bo jesteśmy już winna wesela, no. I szybko zaczynaliśmy biegać, znowu pakować wózek, to wszystko. Joel mi wysyłał lokalizację. 15 minut samochód. Jak już przyjechaliśmy tam do tej wesela Jorgemu, skończyła się już ceremonia i ludzie już zaczynali wrzucić ten kwiatki i tak dalej. A ja biegam i wrzucałem taki kwiatki też na ostatnie sekundy, a nagle Jorge do mnie: hej, dzięki, że jesteś, ale byłem bardzo nerwowy. Ja mówię do niego: nie, zrobiłeś to bardzo, bardzo dobrze, nie widzę, nie wiem. I dobra, nigdy nie mówiłem do Jorgemu, gdzie nie byliśmy na ceremonii, bo byliśmy w innym weselu. A jak potem już, nie wiem, do druga rano, już troszkę pijany byłem i mówi do Jorge: ej, twoja wesela fajna, ale byłem winna, która była troszkę lepsza, no. Czyli teraz mówisz Gliwice, ale na meczu będziesz też Piasta. Znaczy, tak. Jedno jest pewne, zakończy się raczej remisem. Ta sytuacja jest naprawdę niefajna. Za dużo te remisy, ale tak, my jedziemy na mecz w sobotę. Też bardzo chcę iść na mecz, bo Valeria i Sofia będą wyprowadzać piłkarze z Czerwiński. Kapitan, każdy w jedna ręka. I dla mnie też, ja jestem, nie wiem, będzie bardzo zadowolony, jak będzie zobaczyć moje córki tam chodzić, spacerować na Oksie. Dobrze, a gdzie będziecie oglądać w takim razie mecz Barcy z Atletico? Barcy z Atletico na pewno, albo z jakimś kolegą z Piastem, albo znajomi, moje znajomi tam z Gliwic, które, jak ci mówiłem na początek, oni nie się interesowali w ogóle z piłką. Ale dopiero potem, przez ciebie. Tak, poznaliśmy się, na początek rozmawialiśmy o inne rzeczy, ale potem już no, rozmawialiśmy oczywiście o wszystko, ale też o piłkę i syn, mój kolega, nasz znajomy, też jest bardzo duży fanatyczny w Barcelona, w Liverpoolu i każdy mecz Barcelona on ogląda i na pewno tam będziemy oglądać ten mecz. No, czyli podział jest jasny, że Gerard jedzie na mecz Piasta Gliwice, my na mecz Barcelony z Atletico, także to będzie fajny. Dokładnie, każdy ma swoje obowiązki. Weekend na pewno u nas będzie troszeczkę cieplej niż na Śląsku. No, bardzo ci dziękujemy. My ci dziękujemy pięknie, absolutnie, to była duża przyjemność i życzymy sukcesów tych triatlonowych już w kolejnym roku, no i żebyś jak najczęściej odwiedzał Polskę, bo jesteśmy się cały czas tym ambasadorem właśnie. Dziękuję. Piasta Gliwice za granicą, więc chętnie. Dziękuję. Ja was dziękuję naprawdę, bo spotkać się z wami zawsze jest miłe. Będziemy zawsze dawać znać, jak się będziemy dopojawiać. Z wami jest tak, że czuję komfort. Czuję komfort, nie jest coś, że o kurde, musisz robić wywiad, albo musisz zrobić coś, które nie chcę. To jest luz, to jest, nie wiem, rozmawiam po polsku, rozmawiam o piłkę, o życie i najlepsze wywiady są takie, że no tak, ten fragment nam się przyda, dokładnie, prawda? Duży komplement, będziemy go wykorzystywać także w przyszłości. Także dziękujemy ci. Bardzo dziękujemy. Dzięki. To dopiero początek naszych barcelońskich przygód. To, co najważniejsze, dopiero przed nami. Nie mówię tylko o meczu Barca-Atletico, ale chyba przede wszystkim o tym materiale po. Tak jest, zapraszamy was serdecznie, śledźcie kanał Futrak, bo na tym następnym materiale ukaże się m.in. postać doskonale wam znana, myślę, były piłkarz, były kolega z szatni Jerzego Dudka, Luis Garcia, także bądźcie z nami, oglądajcie drugą część także, która ukaże się już za kilka dni. Hasta la vista. Ciao, baby.